Dzień dobry, witam serdecznie w Majeckie Ręce i zapraszam na mój nowy odcinek. Dzisiaj przygotujemy pyszny torcik arbuzowy bez pieczenia. Jest ciekawy w smaku, nie za słodki. Moim domownikom bardzo smakował. Taki lekki, orzeźwiający. Wszystko ze sobą fajnie smakuje, więc polecam. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukierenki. Składniki. Dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Żelatynę przekładamy do rondelka lub małego garnuszka i zalewamy zimną wodą. Mieszamy i odstawiamy na około 15 minut, aby napęczniała. W międzyczasie przygotujemy sobie foremkę. Spód foremki wyłożyłam papierem do pieczenia, a brzegi wyłożyłam folią rantową. Jeśli nie mamy folii rantowej, pomijamy. Na spodzie układamy biszkopty. Biszkopty nasączamy. Ja użyłam do tego cytrynówki, ale może być również woda delikatnie posłodzona z sokiem z cytryny. Napęczniałą żelatynę stawiamy na gazie i cały czas mieszając podgrzewamy przez około 60 sekund, aż żelatyna całkowicie się rozpuści. Odstawiamy. Do miski przekładamy śmietankę, dodajemy 2 łyżeczki cukru pudru i ubijamy mikserem. Ubijamy nie na bardzo sztywno, tak na 3/4. Do większej miski przekładamy waniliowe serki i w 3-4 partiach dodajemy rozpuszczoną żelatynę. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem. Dodajemy ubitą śmietankę i ekstrakt waniliowy. Mieszamy mikserem na niskich obrotach, aż składniki się połączą. Dodajemy pokrojonego arbuza, mieszamy szpatułką. Masę przekładamy na przygotowany spód w blaszce. Wyrównujemy i torcik wstawiamy na około 5 godzin do lodówki. Dobrze schłodzony torcik ostrożnie wyciągamy z blaszki. Jeśli nie używaliśmy folii rantowej, nożem oddzielamy ciasto od brzegów blaszki. Torcik układamy na paterze. Ja jeszcze ściągam folię rantową. Śmietankę kremówkę ubijamy z 2 łyżeczkami cukru pudru i 1 łyżeczką fiksu. Przekładamy do rękawa cukierniczego z metalową końcówką, użyłam tylki Wilton 1A. I na wierzchu ciasta robimy ozdobne rozetki. Łyżeczkę maczamy w gorącej wodzie, wycieramy i każdą rozetkę spłaszczamy do środka. Z arbuza wycinamy kuleczki. Tort ozdabiamy arbuzem i resztą śmietanki, która nam zostanie. Na koniec torcik dekorujemy bezami. Jak zrobić takie mini bezy, pokażę w przyszłym tygodniu w Małej Cukierence. I nasz torcik arbuzowy jest już gotowy.
Bardzo smaczny, nie za słodki, lekki, orzeźwiający, idealny na lato. Bardzo polecam. Dokładny przepis na stronie Majeckie Ręki, link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę smacznego. I ciekawy w smaku i prosty w przygotowaniu.